A tutaj rachunek za wejście na basen. No. Że tutaj w wakacje jeździ się za darmo. Dzieciaki do 15 roku życia mają przejazdy komunikacją miejską za darmo. Witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy dzisiaj do Wiednia. Wiedeń na weekend albo przejazdem w drodze do Chorwacji lub Włoch to bardzo częsty wybór turystów. W kilka godzin można zobaczyć piękne i zabytkowe centrum miasta, można odwiedzić Sisi albo Prater, wiedeńskie wesołe miasteczko. Ale miejskie wakacje w Wiedniu? Nie jest to opcja popularna, chociaż bardzo atrakcyjna. Dla wielu osób może to być zaskakujące, ale w Wiedniu nie brakuje atrakcji wodnych. Można wybrać się na Dunaj lub basen. A tutaj rachunek za wejście na basen na Dunaj. I już mówię, zapłaciliśmy 20 euro. Osoby dorosłe płacą po 7, dzieci 3, a Walercia płaci nic, nie płaci. Warto pamiętać, że na terenie Austrii nie wolno używać kamerek samochodowych. W samym Wiedniu nie można też używać dronów. To teraz dokąd? Teraz idziemy na kawę. No jesteśmy, jest sobota, jest Wiedeń, no to proszę Państwa, jak można inaczej? A kawa w Wiedniu tylko, nie jest wiem, do Mana. Wyjątkowa, wyśmienita. Nie, do Mana. Dalej. Tu było zawsze Ili, przy Marii Hilfa, ale Ili splajtowało i została sama sieć, która sprzedaje kawy i ekspresy do kawy. Ale znajdziemy sobie zaraz coś. A później na zakupy, bo właśnie będąc w Wiedniu, warto z tego skorzystać, kupić sobie fajne buty czy ładne ubrania. Tak, niewiele osób o tym wie, bo Wiedeń traktowany jest przejazdowo, prawda? Tak, tak jest. Poczciwy Anker i tak, tutaj mamy dwie kawki i trzy rogaliki, podobno. Duże lata. Powiedziała Froni. Takie brioche kirchy, to są takie z takim słodkim, jakby to, taką słodką posypką. No i dwie duże kawy, dwie duże laty. Ceny? O, proszę, tak, bardzo. Ceny, bardzo proszę. 3,40 kawa, każdy z tych rogalików po euro 40, co nam daje łączną kwotę. 13 coś. Tak, no. 13,50. Dobrze, smacznego, dziękuję. Tam do tego czarnego. Pytanie brzmiało, czy ktoś tam w środku jest pod tą złotą kurtyną, więc Blanka sprawdza. Odwróć się. Odwróć. Odwróć się. Odwróć się. Chodź. Jestem zaskoczona, że Blanka wraca, że się nie boi. Zdjęcie. Taki standard, że zawsze w Wiedniu kupujemy książeczki dla dziewczyn. Chociaż kilka to są takie małe, najtańsze książeczki. Po 1 euro. Nie wiem, czy jest cena. Po euraku. Coraz mniej tych książeczek kupuję, bo Fron już jest coraz starsza, ona już inne książki czyta, trochę dłuższe, ale to jest taka książeczka na raz, można powiedzieć. Dla Blanki jeszcze w sam raz i dla Walerci też tematyczne Świnka Pepa. Zawsze to jest jakaś motywacja, żeby czytać, nawet ze mną czy z Jurkiem, więc z tego też korzystamy. Cześć, mały lisiecko. No inaczej było w bajce. Gdzie jest czerwony kaptur? A
Przyszliśmy na takie słynne w Wiedniu bubble tea. Tutaj każdy, kto kupi, dostaje to żeton, może sobie zagrać i spróbować wygrać misia. Dziewczyny rozczarowane, bo nikt nie wygrał, ale jak widać, ktoś tutaj czasem coś jednak wygrywa. Alecia, chodź, możesz moim. Co to jest? Łódeczki. Dziewczyny sobie pływają łódeczkami. Woli skręca, a ja daję gaz. Jestem tu. Kochani, chciałabym wam pokazać, jaką mamy trawę na Heldenplatz. Ta trawa jest taka jak dywan, taka miękka, taka mięsista. Taki, zobaczcie, trawka, trawka obok trawki, źdźbło obok źdźbła. Blanka jak staje, to się zapada w tej trawie. Blanka, przejdź się kawałeczek, tak? Przejdź kawałeczek. Wow, super wrażenie. Idziemy sobie pograć, bo Jurek i Froni pojechali. Chciał przejechać rowerami. Cały ring przejechaliście? Przejechaliśmy cały ring. Ruszyliśmy spod Folkstrata w kierunku Schottentor, Schwedenplatz, Stadtpark, Oppa i dojechaliśmy na Heldenplatz, a więc tu, gdzie jesteśmy. Froni, mój dzielny kolarzu, jak było? Dobrze. Bardzo dobrze. Stylówka idealna, w sam raz na rower, różowy kask, różowa kiecka. Ja bym chciała wspomnieć, że tutaj w wakacje jeździ się za darmo. Dzieciaki do 15 roku życia mają przejazdy komunikacją miejską za darmo. Do 6 roku też za darmo. No bo to nie są dzieci szkolne, a dzieci szkolne powinny mieć legitymację. A rowery, wystarczy, że macie aplikację Next Bike'a. Kosztują 60 centów za pół godziny. A my ile jesteśmy? A my przynajmniej tak ze 40 minut jechaliśmy. Naprawdę? Tak. No dobrze. Czyli godzina, prawie godzina. Idziemy odstawić rowery w takim razie. I zaraz przychodzimy, dziewczyny grają. Póki co. Widzę tam zły humor. Zły humor.
Zaleta jedzenia lodów przy takiej temperaturze. Przynajmniej się szybko nie rozpuszczają. Yeah.